Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Olek, a ze mną oczywiście jest Kasto. Cześć, witajcie. I zapraszamy was na nową serię z gry Crusader Kings 3. Teraz z dodatkiem Dwory. Jest bardzo nowy dodatek, który wszedł wczoraj. Dodaje nam wiele dodatkowych elementów. Niestety musimy poczekać na jego zbolszczenie. Mamy nadzieję, że już wkrótce ono nastąpi, bo naprawdę twórcy tego spolszczenia bardzo szybko postępują, tłumacząc to wszystko. Stworzymy sobie nową postać. Generator tworzenia jest bardzo rozbudowany. Będzie to Radomir. No. I teraz rozbudowali właśnie tworzenie własnej dynastii. Nasza dynastia będzie nazywać się... Budyński? Od budynia? Mój Budyński. No może być. Zyskaliśmy... W końcu kreator herbów. Jak widzicie. Jest bardzo dużo kategorii, na przykład napisy, literki. Symbole, natura, ale my sobie weźmiemy zwierzęta. Możecie kolorystycznie wpływać na te swoje herby. Ustalać tak naprawdę, jak mają wyglądać. Od razu je widzicie, jak będą wasze jednostki wyglądać. W zależności od wyboru kolorów. Jak będzie na tarczy się prezentował herb. Można dodać jeszcze jeden symbol na przykład. Tak. Może on być mniejszy, większy. To już wy decydujecie. Można go zrobić podzielonego. No, dokładnie. No dobrze. Jakieś moc to może... Siła w jedności? Może być. Okej. Mamy to teraz sobie. Przejdziemy do umiejętności. Nasz władca będzie bardzo dobrym wojownikiem. O, będzie miał 18 lat. Będzie arogancki. Będzie... Teraz zmienię ułożenie trochę tych cech właśnie. Tu są cechy dziedziczne, to są urodziwy. Te takie w rąbach. Urodziwy i bystry. Aha. No jest 400 punktów tak standardowo na zbalansowaną postać, ale możecie sobie dowolnie wybierać. To jak przekroczycie, to też się nic nie stanie. Dokładnie. Ale my sobie weźmiemy do 400 punktów. Tak. No to jest słowiańska. Może być ten. O. Tak na jarla, no trudno. Ale fajna fryzura. Może być. No i zaczynamy. Nasz Radomir. Król Wielkich Moraw. Chcemy sprawić, żeby Wielkie Morawy były jeszcze większe. Poślubimy księżniczkę jakąś? Tak. Chcę z Francji. Dokładnie. No i właśnie mamy dwór nasz. Gdzie tak się prezentuje nasz dwór na początku. No i tutaj mamy... Niedługo przybędzie nasza małżonka. Dokładnie. No i co tutaj mamy? Druga dłoń Splendoru? Zyskamy 14 punktów tego dworu. Tu stracimy 6, to lepiej nie. A tu zyskamy stres, ale no, najlepiej jest to. Nasz dwór awansował, mamy 6. najlepszy dwór na świecie.
No dobra. I trzeba to zrobić, żeby się to utrzymało przynajmniej. Zobaczcie, tutaj są cztery takie główne aspekty rozwijania dworu. Po pierwsze, moda tutaj. Moda, jedzenie, służba i zakwaterowanie. Im więcej przesuwacie, tym więcej to was co miesiąc kosztuje, ale tym bardziej prestiżowy jest wasz dwór. Co za tym idzie, przyciąga więcej takich sławnych osób. O, może być tak. Zainwestujemy najwięcej w jedzenie i modę, ale patrzcie jakie warunki, fajnie. Piąty najlepszy dwór na świecie. Incognito, czyli niepostrzeżenie coś. Pokażmy mu nasz dwór. O, no nasz dwór jest cudowny. I dlatego awansował na piąty poziom. Co jeszcze doszło? Doszło to, że możemy mianować od razu pewne osobowości na tym dworze. Dokładnie. Oprócz naszej rady mamy możliwość wybrania na przykład naszego medyka, mistrza od koni, architekta, łowczego, i podkomorzego, muzyka, bodyguarda naszego, tak, ochroniarza. Na razie tego nie bierzmy, bo nas nie stać trochę, bo trochę zainwestowałem w dwór. A przydałoby się rozwinąć to państwo nasze. No, wyzwanie. Przyjęliśmy to wyzwanie. No tak, średnio nam to wyszło. Jesteśmy okaleczeni. No niestety. Ale... Przybył do nas człowiek imieniem Daniel, który mówi, że on ma takie aspiracje kowalskie. I mógłby dla nas coś zrobić. Pozyskaliśmy go na dwór. Tak, pozyskaliśmy. I Daniel dzięki temu stał się naszym rycerzem. Jeżeli będziemy mieli 61, to możemy go nakłonić. O, zrobi nam koronę. O, widzisz? No, świetnie. Dezerterzy. Co z nimi zrobimy? Może to. Pozwoliliśmy im odejść. Inspiracja kolejna. Kolega koneser. O. Jakąś opinię chce odnośnie korony. Czym ma się zainspirować? No, no nie wyszło, no. Będzie niskiej jakości. Ten artefakt będzie inspirowany... twoją opinią, czyli władcy. Dobra, mamy koronę, tak? I możemy sobie ją założyć, ona nam daje prestiż i opinię. O! Super. No i cóż, na razie wszystkie pieniądze wydaliśmy, jakie mieliśmy. No ale wyleczyliśmy się z rany. O, całe szczęście. Pokażemy nasz dwór, pochwalimy się. Tak, nasz dwór jest świetny, lepszy niż twój. Ile? No. 2000. Rusza na nas. No, przegraliśmy. Znowu jesteśmy ranni. Ale nie straciliśmy korony, to jest ważne. O, nasza żona jest w ciąży. To dobrze, to dobrze. Hmm.
Twoja sława jest ogólnie znana. Może pokażmy jeszcze na dworze. Mamy do całych Czech roszczenia. To by przyczyniło się do rozwoju. Nasz syn, przyszły Radomir II. Weźmy, przejmijmy całe Czechy. Choć wojna kosztuje, to... No czasami kogoś trzeba podbić. Oby nam się udało. A w tym wypadku to będą Czesi. Oblężenie Pragi. Oblężenie. Czesi się bunkrują, gdzieś tam po górach uciekają. Żyjemy obydwu w strategii. O, ktoś nas wesparł. Dobra. A my podbiliśmy całe Czechy. No, i to się nazywa Great Moravia, nie? Dobra. W prowincji mamy tyle, ile trzeba. O. Może spróbujmy wywiesić banery. Tak, zyskujemy na starcie banery. Jak widzicie. Dwa. Jedno może być lepszej jakości, albo nie. No i zyskaliśmy szkatułkę. O. Jakiś kawałek tkaniny Jezusa Chrystusa? No. Nie no, fajnie. No, ubią nam prowincję, ale ja na razie mam niezregenerowaną armię. No to tak się nam cokolwiek zrobimy. Nasz syn się pozytywnie rozwija. Nie, jeszcze całemu księstwu nie mogę wypowiedzieć wojny. A szkoda. Dyskusja, jakaś wstydliwa dyskusja. Może to. Odkrywamy, że jest sodomitą. Trzeba zarobić więcej pieniędzy. Wypowiedzieli mi wojnę. Tak. Ha, nie fajnie. Dolna Silesia. Czyli Dolny Śląsk. Po naszemu. O co chce się bić? O tą jedną prowincję. Ha, to mógłbym ją nawet mu oddać. Bo takiej nie potrzebuję. Ale nie stać mnie na najtańszych najemników. No nie. No my to przegramy, no. Spróbujmy wezwać naszych tych. Właśnie nie mamy sojuszników, nie wiem jakim cudem, ale Francja się podzieliła podczas wojny domowej i tak jakby nie mamy sojuszników. Aha, no tak. Karol II Łysy chyba nie żyje. I to dla tego. No spróbujmy to jakoś. Naprawdę. No już bez przesady. Czy wy jesteście ich przywódcami? Tak.
To wy byliście. Całe szczęście. Bunty chłopskie? Tak. Dokładnie. Trzeba wysłać naszego marszałka, ty, żeby... czego ty chcesz? Rodana. Nieznajomy król. Możemy zyskać 6 poziom dworu, ale stracimy 50 zł. I dynastia zyska... co? 25 renomy. Nie, chyba najlepsze jest to pierwsze. Ona opuści twój dwór. Ale zyskam dridu. Dread, czyli taki... postrach. Tak. I zyskam... to ją wygnasz. No tak tyle, no ale pieniędzy też nie mam zamiaru jej ten... płacić. Tu też opuści twój dwór. Tutaj zyska 30 punktów opinii o tobie. Zostajemy przyjaciółmi, ale zyskujemy stres. Ale 6 level to ma robić. Ale gorzej z naszymi zarobkami. Lekcja. Chłodna lekcja. Z naszymi zarobkami jest naprawdę słabo. Skandaliczne zachowanie. Potępić go możemy lub publicznie go tam pohańbić lub go obronić. Jeśli go poch... no, najlepsza jest ta opcja. Dobra. I ona może nam pomagać w zarządzaniu. Masz. A tutaj na przykład? Coś byśmy mogli zrobić? Dwórki! To jest 0,7. Ale potrzebujemy aż 200. A to był ten zdrajca. Ojoj. Ty też jesteś zdrajcą. Tylko wypuściliśmy tego z brzegu, no. A tak średnio, no. Musimy tam wysłać naszego marszałka może, żeby go tam przede wszystkim brał i... weźmy tego. Dobra, to ty będziesz przykładem. Blackmail. Wiesz co, on ma nie tak złą opinię od nas. Może byśmy go właśnie zaszantażowali. Albo, wiesz... negocjowali z nim ten... za setkę! O! Przyda się nam setka. No tak. Może mu damy jakiś prezent i zmieni ona zdanie, przestanie być na zagrożenie. Nie lubi nas. Aha. Ale jak mu dam prezent, zyska 21 opinii. No tak. Jakbym mu dał tytuł. No jakby tak średnio, no. Tylko tak. No nie, no bo go wzmocnimy tylko. Naprawdę nic nie mamy? To potrzebuje drugi poziom. Żeby tak... przejąć więcej terenów. Mamy 267 zł, więc możesz te dworki zrobić, jeżeli chcesz. No, przydadzą się. Dworki się przydadzą. O, 6 level dworu. Jesteśmy 5. najlepszym dworem na świecie. 4. najlepszym dworem na świecie. Wygas nam ten hak na Tibora. Kimkolwiek on jest. Nagły szok. Ile? No trudno. Pożegnajmy się z tymi ziemiami. O, jego ojciec umarł. Aha. Przyczyn naturalny. Zachorował.
O, mogę nauczyć się języka. To dobry plan. Błąd w tłumaczeniu. Czy go przepraszamy? Coś powiedzieliśmy takiego, co... Może to. Okej. Jak? Zyskaliśmy opinię nawet. Dobra, może ale... wyślejmy mu prezent jeszcze. Na początku skupmy się na sobie. Potrzebujemy najlepiej 44 na hand. A żeby mieć ucztę, no to potrzebujemy trochę dużo. Spatosław. Kolejny syn. Już nasz drugi syn. Pierwszy już ma 7 lat. Jak tam nasze dworki? Budują się. Spróbujmy zobaczyć, co się dzieje, bo tam... O, zainwestujmy w krew. Dobry pomysł. Co się z tym dzieje? Zajęli nam te... Co? Ziemię. Nie, nic nam nie zajęli. Przynajmniej na razie. Oni łupili tylko. Łupili nas. No to złodzieje aszki. Trzeba będzie im odwdzięczyć. My nie jesteśmy złym państwem, my jesteśmy chrześcijańskim państwem, więc nie możemy łupić. Trochę szkoda nawet. Musielibyśmy zwiększyć naszą armię w jakiś sposób. Czego chcesz? Rozrywki epikurejskie. O, tutaj jest dobrze. 7 level dworu. No nieźle. No ale będzie spadać póki ten, bo to jakby zyskałem te punkty, a to będzie spadać. No to co? Musiałbym mieć najlepsze jedzenie i ulepszyć naszą służbę. Ale to będzie swoje kosztować. No, dużo. Jak na chwilę obecną. Poczekajmy, może zainwestujmy w coś jeszcze, w jakieś przychody. W sumie to źle nie stoimy, na razie jesteśmy czwartym dworem na świecie. Przez to, że chyba zyskaliśmy te punkty, myślę. Niewykluczone. No tak średnio, myślałem, że może byśmy mogli mieć 10 poziom, ale tak średnio. Możemy mieć maksymalnie 8. No dobra. Trudno. Na razie w to nie zainwestujemy. Ale dostaliśmy propozycję, żeby nam zrobił weapon. Broń. Weapon, tak. Inspiracja. Ale 100. Włócznia to będzie. Włócznie. No. Może wykuć dla nas włócznie. No tak średnio, że aż 100 kosztuje, ale... No dobra, my jesteśmy wojowniczym królem, to broń się przyda, no. Dołączył do naszego dworu. Stał się naszym rycerzem. Dobra, jakaś córka. Jaromira. My powoli zarabiamy pieniądze. To dobrze, to dobrze. Inspiracja. Chciał zgłosić o tym, jakie ma inspiracje i jakie ma problemy, oczywiście. Jak zawsze. Dobra, spróbujmy może to. Mam nadzieję, że nie straci tej opinii. I straci. Fine spear. No, jest fajne. No, będzie wysokiej jakości. Także naprawdę dobrze. Turniej.
na turnieju. No, tak średnio ogółem wyszło. Wyszedł nam ten turniej. Dostaliśmy, mamy już koronę i włócznie. Kolejny. Armor. No tak, to chciałaby dla nas wynaleźć zbroję. No ciekawe. A i tylko 50 nagle. I przyłączy się do dworu. No dobra, no. Ale zaraz stracimy wszystkie pieniądze, jak tak dalej pójdzie. Kolejnego już nie bierzemy. Ale dworem się pochwalimy. Kolejna inspiracja. Chcę zainspirować się. No, jak szlachetnie. Tak. Zyskamy prestiż. Albo pobożność. Twoja wiara jest powszechnie znana. Żeby był lepszy rezultat, muszę jej dodatkowo zapłacić. Tak, ale nie mamy tych 50. Mamy 50. O! Zyskaliśmy zbroję. Wspaniała. Mega fajna zbroja, o. Proszę. Zbroja łuskowa. Tak? Nie. To jest kolczuga. No. Lustrzana kolczuga. Zepsuje się za 75 lat. A włócznia za 59. Korona za 62. No to już gorzej, no. Stworzyć będzie musiał któryś z następców kolejny. O. O, możemy w końcu podbić całą. Ale poczekaj. Jak stoimy z Krzesimirem? Bo oni się buntują przeważnie przeciwko nam. Poczekaj. W sumie dawno nie brałem, ale już nasze państwo jest lepsze pod tym względem. Krzesimir? No w miarę nas lubi, no. Możemy mu gift artefakt, ale nie zaakceptuję. Bo on może nam dać swój, jakby, a nie, to ja mam mu dać nasz. Nie podoba mi się. Po co ją dawać nasze artefakty? Nie mogę mu wysłać prezentu, bo nie mam tyle, ile on by chciał. Aha, 37 monet, bo nie mamy pieniędzy po prostu. No, jesteśmy biedni. O, plus 4. O, skończył misję i od razu lepiej. Zyskaliśmy prawą rękę. Ale mamy teraz więcej pieniędzy. Zwiększyliśmy kontrolę. Egzotyczne uzbrojenie. Co to jest? Stracimy 95 zł. I zyskamy 20. Ale dostaniemy jakąś nową włócznię. Abbasydów. Ale my już mamy włócznię. Po co nam kolejna włócznia? No to nie musimy jej brać. No po co nam kolejna włócznia? No, tym bardziej, że nas nie stać. Ja potrzebuję zredukować stres, a nie mam go jak zredukować. Możesz ten... Ruszyć na pielgrzymkę. Albo, co tam jest, introduce... Że zaprezentować nową modę na dworze. Gdzie? Wyżej. To jest... To jest poszukiwanie medyka. To jest prezentacja mody. To? Tak. Kosztuje. A co mi to da? Nowy styl i klasę w dyplomacji. No tak się średnie. Coś znowu chcą zrobić. On chce znowu jakąś pracę metalową wykonać. Tylko co? Nie wiadomo. Regalia. Aha, czyli jabłko i berło. W sumie ważna rzecz. No w sumie tak, ale jakby tak... 50 zł. No... Dobra, ale dodatkowych kosztów to ja już nie przyjmuję. Nie, ostatni na chyba całe życie tego gostka. Nauczymy się czechosłowackiego. O. Inspirująca
inspiracja jest jakiś problem. Przekonaj Krasislava, żeby posłuchał Daniela. No i od razu, ha. Krucjata. Połapiesz... To Jan. Musimy ruszyć na... Do Syrii. Do Syrii. Cokolwiek to jest. Dobra, pomożemy papieżowi. Crusade. Mamy kilka sugestii. Moje... To jest ważne, moja przeszłość. Dobra, to jest dobre. Ale mam tyle stresu, że zaraz nas władca oszaleje. O, i nauczmy się jeszcze lachickiego. Tak, to dobry plan. Nie, nic nie płacę. Inspiracja. Nazwa do zapamiętania. Teraz tym razem proszę to. O! Krasław religia. Relikwia Krasława? Regalia. Regalia. Czyli berło. O, mam regalię. 75 lat i się zepsuje. Dlaczego to wszystko ma się zepsuć? O nie. Najgorzej jest z koroną, no. Możesz wziąć, zatrudnić tego antykwariusza, który będzie dbał. O, Kreslaw. Mhm. Trochę kosztuje, ale trudno. No ten, co to zrobił. O, coś jest. Dasz. Dlaczego muszę tracić pieniądze? Zabójstwo i ksiądz. Dwór awansował na 7 pozycję. Na razie wygrywają wojska katolickie w świętej wojnie. No i teraz pytanie, czy my wysyłamy też swoje... No wysyłamy tam wojska, ale na razie jeszcze to się nie rozpoczęło jakby. Nasz król nawet jeszcze nie ma tych ciuszków. Możemy... Za 4 miesiące to się zacznie. Aha, bo to jest jeszcze wsparcie, że można tam wspierać te działania wojenne. Dobra. Ile nasz władca znał? Czechosłowacki i lechicki. Tak. No, czyli zna dwa języki. No to dobrze. Chyba może się jeszcze jednego nauczyć. Może się nauczyć 4, 5, 20. Ale tam był jakiś limit. Przyjmij. Tak? No. Zobacz. Jeden z dwóch. Jeden out of dwa. Czyli już jednego się nauczyliśmy z dwóch. Ale on się nauczył lachickiego. No tak. Czyli jakby jedna z dwóch nauk może. Nie wiem. No zobaczymy. Ty z Bawarii. Chcesz mnie nauczyć języka? Tak. Nauczy mnie High German Language. Wysoko niemieckiego. No. O, to jest, o to chodzi. Ja mam o dwa. No tak. Czyli tak. Możemy zdać dwa języki, wychodzi na to. Trzy. Ale zagranicznych tylko dwa. No, możliwe, no. Może no. Tak. No. Więc ten będzie już ostatnim. No, ale Niemcy są obok nas, no. Okej. To się przyda. To bardziej, że ci też mówią po niemiecku. Tak. On może nas nauczyć Heck German, albo ten nas może nauczyć Heck German Language. Ale zajmie to 5 lat, a my ruszamy na krucjatę. Za 3 miesiące. No niech będzie tu. Muszę się pozbyć tego. Hrabia stał się twoim przyjacielem. Deus Vult. Tak. Teraz mam trochę pieniędzy. Z kim my walczymy w ogóle? A z tymi. Abbasydią. No, no to chyba więcej niż z Abbasydami.
Niby bym miał trochę wojsk więcej, ale... Gdzie oni się zbierają? Widzę, że papież też swoje armie gdzieś tu próbuje przerzucać na razie dalej na kontynent. Pójdźmy gdzieś tu może. Kto nam śmie w czasie krucjat wypowiadać wojnę, no? No. Ci, którzy nie lubią krucjat. Gaduję. No dobra, ale tym akcentem zakończymy ten odcinek, ale co bym o lekarz, ze mną był Kasto. Do zobaczenia. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się i pa pa.